drogi w mieście opustoszały. Dlaczego? Ponieważ wszyscy fani motoryzacji są tutaj, na Wrak Race Biała Podlaska. Witamy na 7. edycji Wrak Race Biała Podlaska. Spotykamy się, tak jak już wspomniałem, po raz 7. Przyjechało 30 zawodników, niestety już paru na samym starcie odpadło, bo coś się tam z samochodami podziało. W sumie wystartowało 28 załóg. Jak wrażenia po dzisiejszej imprezie? Super, wspaniale. Wrak nie nawalił? Nie, nie. Całe szczęście nie. Co tu się dzieje? Jest to impreza motoryzacyjna o charakterze sportowym, doszkalającym. Można poczuć tutaj adrenalinę, można nauczyć się różnych technik jazdy. W przeciągu dzisiejszego dnia dzisiaj mieliśmy offroad, cross country i teraz mamy wyścigi szutrowe. Także fajny taki, że tak powiem, przemiał. Emocje po starcie? W porządku. Jak wam poszło? Źle. No powiedzcie coś więcej. Co więcej? Źle poszło i... Ale ukończyliście. Po czasie, ale ukończyliśmy. No i to najważniejsze. Przyciągnęła ta właśnie autobluza, że ciężko jest. Powiedzcie, jak jest na tym rejsie, w Wrak Race. Ciężko było? Dzisiaj jest bardzo ciężko. Mamy słabe warunki, jak widać. No i nam sprzęt akurat, silnik padł. Wymieni się. Tak, jest drugi w garażu. Do następnej edycji znowu będzie, uruchomione. Proszę powiedzieć coś o dzisiejszej imprezie. Czy już pan startował? Tak, oczywiście, bardzo fajna. Trochę mi nie wyszło, trochę mnie zarzuciło, ale jak będzie jeszcze jedno okrążenie, pokażemy klasę. Ale jak w ogóle emocje po starcie? Ja jestem pierwszy raz w ogóle na czymś takim biorę udział i naprawdę zawsze oglądając z boku bałam się strasznie, ale jak wsiadłam do samochodu i jak to zobaczyłam, jak to wygląda tak od środka, było naprawdę super. Emocje ogromne. Czyli to na pewno nie ostatni start? Myślę, że nie. Kluczem do wygranej w Wrak Race? Fart, bo tutaj niezależnie, nie wiadomo jak wzmocnione samochody mogą być za ciężkie. Liczy się szczęście, no i też trochę umiejętności, frajda z zabawy. Dobry wrak, dobry kierowca, dobre opony, to jest podstawa. Właśnie powiedzcie, co jest kluczem do wygranej w tej imprezie? Abym pierwszy wystartować, nie dać się mocno stuczek mieć. A jakie jest zadanie pilota, który siedzi obok kierowcy? Obserwować, czy ktoś tam dogania, czy żeby nam pilnować oku przeciwników, czy doganiają, czy biją, czy coś takiego akurat. Jest pan chyba dzisiaj najbardziej zapracowaną osobą na tej imprezie. Tak mi się wydaje. Zresztą po to tu przyjechałem, żeby pomóc w tych sprawach technicznych dla organizatora tego Wrak Race'u. Jak w ogóle, co trzeba poprawić w samochodzie, żeby następnym razem wyszło lepiej? Oponę. Czyli to jest tylko, oj tam opona, wymienimy koło. Oczywiście. A jaka jest historia samochodu? Niemiec płakał, jak sprzedawał. Jak tam w ogóle wasz wrak się spisał dzisiaj ogólnie? Jak nowy, nic się nie psuje. Wszystko tytanowe, prosto z Niemiec. Świetnie. Powiedzcie, co jest kluczem do zwycięstwa? Czy to jest samochód, czy to jest kierowca? Kierowca i adrenalina i dobry pilot. Wystarcza taki jeden wrak? No to różnie, to raz na dwa takie pokazy, raz na jeden, raz na jedno kółko. A czy pan również kiedyś startował w takich wyścigach? Nie, 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 nie. Ja tylko jestem tutaj gościem, ale właściwie to syn mój organizuje i pomagam w tej materii. Ale pojazd ma pan najlepszy na dzisiejszy rajer. Poświęciłem jemu, no pół roku tak powiedzmy, powoli go naprawiam, to jest zabytkowy ciągnik z 1961 roku. Jak w ogóle spisało się auto? No na razie mamy problem tutaj, nie wiemy czy w ogóle nam zaliczył tutaj ogrążenia, no ale mamy nadzieję, że tak, no bo... Tak, jak widać właśnie.
Jak kierowcy przygotowują się do wyścigu? To jest spontan. My z dnia na dzień po prostu szukamy sobie jakichś niedrogich aut, modyfikujemy w miarę możliwości finansowo i jedziemy. Uda się albo się nie uda. No właśnie, co trzeba zmodyfikować w takim samochodzie, żeby on wygrał? Nic! wywalamy co jest zbędne, czyli tak, poduszki powietrzne usuwamy, oświetlenie co jak najbardziej, usztywniamy trochę przód, usztywniamy trochę tył i frajda. Niewątpliwie Wrak Race to impreza dla prawdziwych twardzieli, którym nie straszna jest pogoda. Ci, którzy wytrwali do końca, na pewno nie żałują.